Dziękuję bardzo. Natomiast obawiam się, że niestety, jak odkąd jestem w Radzie ponad 20 parę lat, to się nic nie zmieniło. To znaczy procedury wyłożenia, procedowania planów są zawsze takie same i obawiam się, że niestety bardzo często się spotykamy z tym, że mieszkańcy na końcu są, mają wrażenie, że są niepowiadomieni. No niestety procedury są takie, a nie inne. Nie my je wymyślamy. Są przewidziane ustawowo. My je realizujemy. Można oczywiście tutaj mieć wątpliwości, czy osoby zainteresowane są należycie poinformowane, ale procedury są wykonane, niewątpliwie. Jeszcze się w trybie ad vocem zgłosił Jarosław Sidor. Dziękuję panie przewodniczący. Pani Idman wywołała mnie do odpowiedzi. Dopytywałem, ponieważ chciałem dokładnie wiedzieć, a nie ma załącznika w postaci mapy, gdzie ewentualnie pływające panele fotowoltaiczne mogą być umiejscowione. Z tego, co mi powiedział pan kierownik Kaszmarczyk, 150 do 200 metrów od brzegu, od linii brzegowej. A co do innych rzeczy, co tutaj wybrzmiało, panie radny Popkowski, pani Zofia Itman, wszyscy. Plany zagospodarowania przestrzennego, informacje, ogłoszenia i tak dalej. To, co zawsze powtarzałem, również za prezydentury pana prezydenta Nowickiego i o co prosiłem, jak również prezydentury pana Piotra Korytkowskiego w pierwszej kadencji. Wszystko jest zgodnie z planem, a mianowicie ogłoszenie na BIP-ie, na tablicy ogłoszeń, ewentualnie gdzieś w mediach. I to wszystko. Tylko jest pytanie, kto to śledzi. Mój tato kiedyś mi powiedział, że i to chyba nawet wybrzmiało w 2007 roku w październiku, że nawet za tego złego systemu, tak zwanej komuny, potrafiono organizować spotkania w świetlicach, w szkołach, aby ludzi o wszystkim informować. To jest po prostu wygoda, panie radny Popkowski i pozostali radni, dla wielu urzędników, którzy nad tym pracują. Tylko że taki plan jest później poddawany pod głosowanie, radni go przyjmują i mieszkańcy bardzo często mają pretensje do radnych, bo o niczym nie zostali poinformowani. Troszeczkę już włosów straciłem w związku z tymi planami zagospodarowania przestrzennego i niejednokrotnie, kiedy były sprawy związane z planami, informowałem osobiście mieszkańców. Często padały pytania ze strony urzędników: panie Jarku, co pan zrobił, że nagle tyle ludzi przychodzi i swoje uwagi zgłasza? Po prostu, panie Robercie, czy Robercie, mieszkańcy bardzo często nie są w ogóle tym zainteresowani i to jest najgorsze. Gdyby jednak była większa presja, aby takie plany wyłożyć do publicznej wiadomości poprzez, tak jak powiedziałem, organizowanie spotkań w szkołach, w świetlicach, informacja, o czym w ogóle radni będą debatować, tak, co będą uchwalać, wtedy ta wiedza by była większa, może więcej osób by było zainteresowanych. Niestety prawo jest tak skonstruowane, że pan prezydent, czy wójt, czy burmistrz nic nie musi, ale to jest sprawa tylko dobrej chęci. I tyle. Dziękuję. Dziękuję.